pressing 80 pounds with one arm just to look like this, crying laughing emoji times two. Oczywiście ten filmik to pewnie jest bejcik i ten ziomuś jest pewnie w kurwę z siebie dumny i bardzo mu się podoba swoja sylwetka i bardzo, no kurwa, jest po prostu z siebie dumny, że ma stan jaki ma, a i tak chodzi na tą siłownię. Bez wymówek, jak widzisz, chodzi, buduje swoją sylwetkę, więc powiedz mi, co ciebie zatrzymuje, żeby nie pójść dzisiaj na siłkę na przykład. Przecież to nie jest takie trudne. Myślę, że wymówki są naszym wrogiem i czasami się z nimi mierzymy, ale uwierz mi, inni ludzie mają gorzej. Więc szczerze, jeżeli to otworzysz umysł i patrzysz trochę szerzej i zdajesz sobie sprawę, że inni mają gorzej, to pójście na trening już się nie robi takie trudne i no kurwa, trzeba iść po prostu. Trzeba to zrobić, żeby po dwóch, trzech, czterech latach po prostu wyglądać zajebiście, spojrzeć te parę lat w tył i być z siebie dumnym, że właśnie w te gorsze dni ci się udało pójść na ten trening pierdolony, a nie go pominąć, bo jakaś wymóweczka wleciała. Więc leć na siłkę, bratku. Dawaj znać w komentarzu, co o tym myślisz. No i następnego.